się stało, że został pan trenerem reprezentacji? Chyba to był przypadek, bo ja w latach 68-9-70 prowadziłem PZPN reprezentację młodzieżową, która rozegrała chyba w tym okresie czasu 18 spotkań i żadne spotkanie nie przegrała. No, w tym zespole grali zawodnicy, których ja później jako trener pierwszej reprezentacji powołałem po prostu do pierwszej drużyny. Ale mówiąc o przypadku, to sprawa konkretnie wyglądała tak, że pewnego dnia w PZPN-ie, był to, wiem, że to poniedziałek, był to miesiąc grudzień roku 70. Jakoś mój pobyt się przedłużył w PZPN-ie. Spotkał mnie prezes ówczesny, pan Uciepka, który zapytał mnie, panie trenerze, czy pan by został trenerem pierwszej reprezentacji? A jak wiadomo, w tym okresie pierwszą reprezentację prowadził pan Koncewicz. No, zaskoczyło mnie to pytanie, ale odpowiedziałem konkretnie, że tak, pod warunkiem, że mnie zarząd pomoże. I to już skończyła się rozmowa. Rano przychodzę na następny dzień do pracy, sekretarka mówi: Kaziu, zostałeś trenerem pierwszej reprezentacji. I sam się zdziwiłem, no i fakt był faktem. I tak się rozpoczęła moja, jakby to powiedzieć, i praca z reprezentacją. Kiedyś Gmoch powiedział, że gdyby jego wtedy nie było, to nie byłoby takich osiągnięć. A każdy sobie może powiedzieć. Ja też mogę teraz powiedzieć, wie pan, że dlatego, że mnie nie ma, to drużyna nie wygrywa. No, co powiedzonka taki. Co to znaczy, jakby jego nie było, to on wygrywał mecze? Nie. Wygrywała mecze drużyna, jeszcze raz mówię, która miała swój styl, która potrafiła strzelić bramkę przede wszystkim. To była cała filozofia i dzisiaj tej filozofii brak. Nasza drużyna wystarczyła, że strzela jedną bramkę z Anglią w Warszawie i jest czy w barażach byłaby, czy jest w tych eliminacjach. Jak się panu współpracowało z Gmochem? Nie, no z Gmochem, wie pan, były różne zdania. Ja powiedziałem, że on jest potrzebny. I ode mnie zależało, czy on będzie sprowadzał. Najlepszy dowód, że przed meczem z Anglią, proszę pana, w tym słynnym remisie, na odprawie, przy kierownicy zawodnika, Gmoch stał i powiedział, że on oświadcza, że on rezygnuje z współpracy z reprezentacją. Ani ze mną nie uzgodnił to, bo to nie było w porę. Przed samym meczem na Wembley on wstaje i mówi, że on rezygnuje z pracy, że tam coś mu przeszkadza tego. Powiedział, no trudno. A jak zakwalifikowaliśmy się, to znowu przyszedł, że on będzie dalej współpracował. To teraz ode mnie zależało, wie pan, że ja się zgadzam albo nie. A ja to machnąłem ręką na to, bo on był potrzebny. On załatwiał pewne sprawy. A dlaczego piłkarze go nie lubili? A dlaczego się kogoś nie lubi? Sposób bycia, wie pan. Sposób bycia jego no, nie odpowiadał piłkarzom. On przed meczem, jak mówi z Anglią, no, sam fakt takiej wypowiedzi, to co zawodnicy mówią, no mógł to powiedzieć po meczu, mógł to powiedzieć, wie pan, nie w porę. Ale no, żeby kogoś lubić, to trzeba swoją postawą, żeby zdobyć jakąś sympatię wśród ludzi, a tym bardziej wśród zawodników, no to trzeba się jakoś odpowiednio zachowywać. Czy Gmoch zmarnował drużynę w Argentynie? No wie pan. Tak jak doszły mnie słuchy, bo jak w tych nawet Orłach Górskiego jeździłem z nimi, to tam czasami wpadali na rozmowy, jak to było tam w tej Argentynie. To z tego, co ja tak, wie pan, usłyszałem, to mogę stwierdzić tylko jedną rzecz, że tam nie było atmosfery w zespole. A to jest bardzo ważny czynnik, wie pan. Może pan mieć samych mistrzów i wszystko, jak nie ma atmosfery, to jak w każdej pracy nie ma atmosfery, to nie będzie pracy. I nie było atmosfery, wie pan, to drużyna nie grała. No, był skład, bo uzupełniony trochę, bo tam doszli wtedy i doszedł Boniek i doszedł
Nawałka i tam jeszcze inni i młodsi zawodnicy. I był ten zespół doświadczony, wie pan, 4 lata później, bo to w 78 roku było, to wie pan, to jeszcze byli zawodnicy, jak można powiedzieć, starzy, tylko w pełni sił. I to był dobry zespół i można było coś zawojować z tym zespołem, ale jak mówię, tam się wkradło różne podejrzenia, a chodziło to o finansowe sprawy, że nikt nikomu nie wierzył, wie pan, no nie było atmosfery i to założyło przede wszystkim, że to nie był kolektyw, nie mogła być gra zespołowa, bo, no bo myśleli o czym innym, a nie o piłce nożnej. A dlaczego pan do Montrealu nie zabrał Bońka? Nie zabrałem Bońka, bo zaważył jeden mecz na tym, bo tak już to mówiłem, z Irlandią graliśmy, a był taki moment, że Boniek był najlepszy na boisku, a inni to myśleli, ile im dają menedżerzy, wie pan. A bo z Bońkiem nikt nie rozmawiał, bo go nikt nie znał wtedy. I to samo tu było. Graliśmy taki mecz i zawsze jakiś zawodnik miał pełnić rolę w czasie gry, miał pewne zadania i Boniek to nie wykonywał, tylko grał tak, jak sam chciał. Mnie to zdenerwowało i to zaważyło chyba, ale dla mnie może to był i mój błąd, ja teraz mówię, że on nawet mógł na rezerwę pojechać. Tylko powiedziałem, jak on młody zawodnik i nie wykonuje pewnych zaleceń, no to poczeka trochę, to jeszcze jest młody, to jeszcze na następną olimpiadę pojedzie, no ale już na następną drużyna nie pojechała olimpiadę i dlatego mu to uciekło. Czy on ma panu to za złe? To na pewno ma. Wie pan, ja z nim kiedyś rozmawiałem, bo wiedziałem mu, Zbysiu, ja wiem, że ty masz do mnie pretensje, że tego tam. A on mówi, nie, panie trenerze, ja nie mam, ja tam... Ja mówię, to ty sobie tak możesz mówić, no, że nie ma, że to... Ale ja wiem, że ma pretensje, bo miał pojechać, a nie pojechał, no, wie pan. Ja mówię, nawet jeśli by nie był w jedenastce, to ja na rezerwę to na pewno by... Na pewno by się mieścił. Bo wtedy dopiero ja go przecież wprowadzałem. Pamiętam pierwszy mecz, to graliśmy towarzyski mecz z Argentyną. To był chyba w lutym. Taki nietypowy okres. Mecz towarzyski, Argentyna przyjechała w Chorzowie. Przegraliśmy wtedy chyba 1-0 z tą Argentyną. To on wtedy zaczął grać. Wtedy Hubcewicz też był próbowany. Tam jeszcze ktoś. No bo już zaczynałem próbować młodszych zawodników na niektórych pozycjach. Bo i Maszek, wie pan, no już przestał grać wtedy. A jak pan się czuł, kiedy dostał powołanie? No ja, jak to się mówi, byłem w kursie dzieła, bo ja na przykład, jak mówię, prowadziłem 5 lat reprezentacji juniorów, a później te 3 lata młodzieżówki. Także ja byłem na co dzień, jak to się mówi, z piłkarzami. Na co dzień byłem tym, jakby powiedzieć, selekcjonerem, bo wybierałem zawodników do młodzieżówki. Było to trochę dla mnie zaskoczenie, bo to tak mówi w takich okolicznościach i nagle powstało. Dlatego moja odpowiedź była, że tak, ale pod warunkiem, że mnie pomogą. No i tak to się zaczęła ta zabawa z reprezentacją. No pierwszy mecz, jak pamiętam, właśnie był ze Szwajcarią, później z Albanią, ale następny mecz to był z RFN-em. No wiemy, że to była wtedy czołowa drużyna, że to później gdzieś zdobyła Mistrzostwo Europy. Grali świetni zawodnicy tam, imieni takich jak Beckenbauer, jak Overakt, jak Netzer i wielu, wielu innych wspaniałych piłkarzy. Zresztą później zajęli Mistrzostwo Europy, to świadczy tylko o tym, o ich umiejętnościach. Dlaczego przegraliśmy ten mecz? No dlaczego? No, może wrócę do tego, dlaczego przegraliśmy. No, co ciekawe, że prowadziliśmy 1-0, a przegraliśmy 3-1. I pierwsza sprawa to była koncepcja, na kim oprzeć ten zespół reprezentacji. No w tym okresie czasu, jak wiadomo, Legia i Górnik Zabrze byli w półfinałach Europy tych rozgrywek pucharowych. No więc sama myśl, no na kim oprzeć? No przede wszystkim na Legii i na Górniku Zabrze. Czyli byli w półfinałach w tych rozgrywkach europejskich. Zawodnicy doświadczeni, zawodnicy, jak to się mówi, zahartowani w boju.
z najlepszymi zespołami i chyba było to logiczne. No i przegraliśmy ten mecz 3-1, po mniej więcej po dobrej grze, no ale przegraliśmy po błędach pewnych. I jak wiadomo po tym meczu, no prasa, środki przekazu, no winnym zrobili naszego bramkarza Tomaszewskiego, który stawiał wtedy pierwsze kroki w reprezentacji, który bronił mnie w młodzieżówce poprzednio i wreszcie bronił w pierwszej reprezentacji. Zastanawiałem się, co dalej. I zawsze trzymałem się tej zasady, że jeżeli drużyna przegrywa, to znaczy, że jest coś źle. Jest zła koncepcja gry albo zły dobór zawodników. No gdzieś leży tego przyczyna. I po tym meczu to później mieliśmy taki pierwszy mecz do eliminacji do olimpiady. Graliśmy z Hiszpanią, bo w grupie mieliśmy, była Polska, Hiszpania i Bułgaria. Graliśmy z Hiszpanią, ale zanim do tego wrócę, to jak mówię, zastanawiałem się przyczyny przegrania meczu z RFN-em. I wiem, że wtedy okazało się, że było na pewno źle przegrana, to był na pewno źle zestawiony zespół. I szukałem zastępców. I do meczu z Hiszpanią zmieniłem chyba 6 zawodników z poprzedniego zespołu. I zacząłem opierać powoli zespół na reprezentacji młodzieżowej. Bo u mnie później w tym zespole grali no Tomaszewski, grał Gorgoń, grał Szymanowski. Przepraszam bardzo. Po tym meczu właśnie z RFN-em zmienił pan jednak bramkarza. To znaczy tam Tomaszewski w meczu z Hiszpanią nie był, Szeja był, tak? Nie, z Hiszpanią to chyba grał, a możliwe, że grał. Tak, po tym meczu z RFN-em, bo wszyscy mówili, że winy ponosisz Tomaszewski, a ja miałem odmienne zdanie, bo dla przykładu zawodnik Miller, który strzelił 2 bramki nam głową, był niskiego wzrostu, a miał go pilnować Gorgoń, wystarczyło, żeby stanął przed nim, strzelił nam 2 bramki głową. Wystarczyło, że Gorgoń stał przy nim, to nie musiał nawet do piłki wyskoczyć, bo był wyższy od niego. No i, ale całą winę poniósł Tomaszewski. A co pan po meczu powiedział Tomaszewskiemu? Nic nie powiedziałem, ja tylko miałem swoje zdanie, że nie jest winny, że raczej większą winę ponosi Gorgoń w tym meczu niż Tomaszewski. No ale i właśnie dlatego później zmieniłem, jak mówię, personalnie. No bo ja jeszcze raz stwierdzam, że jeżeli pewna koncepcja nie odnosi efektów, to trzeba ją zmienić. Zmieniłem i okazało się, że po bardzo dobrym meczu wygraliśmy wtedy w Hiszpanii 2-0 z zespołem Hiszpanii. Zespół Hiszpanii był oparty na zawodnikach młodzieżowych, na zawodnikach, którzy jeszcze wtedy nie mieli, jak to się mówi, kontraktów zawodowych, bo te rozgrywki olimpijskie no to były amatorskie, że się tak wyrażę. Następnie graliśmy rewanże później w tych olimpijskich. No pojechaliśmy grać taki mecz, słynny mecz z różnych względów, to był mecz w eliminacjach olimpijskich z Bułgarią w Warnie, gdzie przegraliśmy tam 3-1. No mecz, który jak to się mówi w cudzysłowie po piłkarsku drukował nam sędzia rumuński, słynny Padorano, który nie uznał nam 2 bramki strzelone, który podyktował do nas rzut karny bezpodstawnie, który wyrzucił nam z boiska kapitana drużyny Lubańskiego. No wiele takich momentów właśnie niezwiązanych po prostu z grą. Przegraliśmy tam 3-1. Rewanż u siebie
wygraliśmy z tą samą Bułgarią 3-0. I u siebie wygraliśmy 2-0 z zespołem Hiszpanii. I teraz decydował ostatni mecz decydujący, to był w Hiszpanii, Bułgaria, Hiszpania. Wynik był 3-3. Siedziałem wtedy przy radio, bo to była transmisja z tego meczu. Słuchiwałem się, bo remis nam dawał pierwsze miejsce w grupie i awans do rozgrywek olimpijskich. No i w zasadzie wtedy można powiedzieć, zakwalifikowaliśmy się do rozgrywek olimpijskich na olimpiadę, która odbywała się w Monachium. No, pojechaliśmy tam na tą olimpiadę. Na olimpiadę mogło jechać 19 zawodników. Czy po meczu z RFN odstawił pan na jakiś czas Tomaszewskiego, bo była jakaś krytyka, czy też była inna przyczyna? Nie, to Tomaszewski miał później, zaczęło się od tego, że on w Legii grał w tym okresie czasu. Miał też jakiś mecz tam z drużyną rumuńską, gdzie puścił X bramek i go, no, przeżywał jakiś kryzys, można powiedzieć. Stąd też ja później dałem mu szansę taką, że powołałem go na mecz z tą Walią, z którą przegraliśmy 2-0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Przegraliśmy 2-0, ale on nie zawinił żadnej bramki. Tam grał poprawnie, można powiedzieć, mimo przegranej tego meczu. No, po prostu dałem mu szansę, a wyglądało to tak bardzo, bardzo prosto, że przed meczem z Walią poprosiłem go i zapytałem się go, jak się czujesz, czy możesz grać, gdyby się w tym momencie zawahał, czy zastanawiał się, to by prawdopodobnie nie grał. A on powiedział, że tak, jestem przygotowany. I mnie to wystarczyło. Decyzja szybka, bez namysłu. To mnie wystarczyło. Dlaczego ja go chciałem wtedy wpuścić do meczu z Walią? No, Walia ma taki podobny styl do Anglii. Wiadomo, że Anglicy w tym okresie czasu i teraz też, no, wrzucają tą piłkę w pole karne. Tam jest walka w górze o piłkę między obrońcami. A przy dobrym bramkarzu, przy bramkarzu wysokim, jeśli gra w polu, to on szereg akcji likwiduje. Bo wychodzi, robi wyskok, łapi tą piłkę nad głowami i jest akcja zakończona. No i to był między innymi powód, który Tomaszewski w tym meczu, przypuśćmy, pomimo przegrania 2-0 wtedy z Walią, no, wypadł, no, dobrze, no, poprawnie, bo nie zawinił żadnej bramki. Czy coś pan powiedział Lubańskiemu po czerwonej kartce w Starej Zagorze? Lubański wtedy w tym pomeczu z Bułgarią jako kapitan drużyny mam prawo pójść do sędziego czy zwrócić i zapytał się, dlaczego on nam nie uznał bramki. Bo my zdali się strzelili tam dwie bramek, a on nam nie uznał. I za to on go kazał mu zejść z boiska. No, więc to tak było, wie pan, naciągane wszystko. Podobno przeklinał całą drogę od naszej bramki. To już był po decyzji, to już. Zwrócił się naprzód do niego jako kapitan drużyny, a miał prawo, nie wiem, zapytał się go coś, po prostu się zapytał, a ten mu od razu powiedział, schodzi z boiska, wiem, bo wtedy jeszcze nie było kartek chyba. Kazał mu zejść z boiska za to. Ani go nie obraził, ani nic. Normalne zapytanie było. Uznał, że to jest niesportowe zachowanie się. No zaraz po meczu, a tym obserwatorem meczu był z ramienia FIFA przedstawiciel jugosłowiański, zapomniałem nazwisko jego, profesor z zawodu. No, był członkiem FIFA. I on zrobił odpowiedni protokół z tego meczu o tym sędziu, który więcej, on został się dyskwalifikowany przez FIFA czy UEFA, bo więcej już nie sędziował. Bo to, no, widocznie, bo myśmy od razu złożyli protest do tego przedstawiciela. Tych kilka spraw, które, jak to było, wiadomo było, że pan sędzia przed tym był
w Bułgarii na dwutygodniowych czasach z rodziną zaproszony przez Związek Bułgarii. No tak to się robiło wtedy, pewne rzeczy. Ale był, jak to się mówi u nas w tym slangu piłkarskim, drukarz, drukował mecz. I to wybitnie było widać jeszcze już. I sam przedstawiciel FIFA, który był na tym meczu, widział to wyraźnie. My zaraz po meczu zwróciliśmy się do niego z protestem w tej sprawie. Skutek był taki, że go zawieszono w dalszych czynnościach sędziego. W eliminacjach do igrzysk zadebiutowali Lato i Szymanowski. Czym się pan kierował, podejmując taką decyzję? Wie pan, ja szukałem zawsze zawodników. No właśnie po tym meczu z RFN-em szczególnie, jakby pan zobaczył składy, jak tam grał w obronie wtedy, tak grał Oślizło jako stoper, grał, proszę pana, na prawej obronie taki z GKS-a, zapomniałem później nazwisko, później wyjechał za granicę, Jasiu, ale zapomniałem nazwisko jego. No wymieniłem, wziąłem właśnie z młodzieżówki, no wziąłem Szymanowskiego. Tak samo jak, proszę pana, u mnie w młodzieżówce grał Musiał, ale na olimpiadzie to grał Anczuk, świetny obrońca lewy. No, był chyba jeden z najlepszych obrońców na tej pozycji, wtedy w Europie, jak go oceniano. Ale złapał kontuzję taką, pękła mu kość śródstopia. Już przestał w ogóle grać. Przestał grać. Ja szukałem jego obrońcy. Co ja miałem szukać, jak ja miałem młodzieżówce Musiała? To wziąłem Musiała wtedy, no już na mistrzostwo. Po eliminacjach do igrzysk, to na ile pan oceniał nasze szanse na sukces? Pierwszy raz zakwalifikowaliśmy się do 16 drużyn, do turnieju olimpijskiego. I no, wszystko było to. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia w tym. Jak przygotować zespół do tego typu turnieju? No, więc sama myśl to była nasza myśl, nie żadne tam ściąganie, nikt nam nie pomagał, to jak inni to robią, jak co, tylko mieliśmy, zdaje się, 18-dniowe zgrupowanie w Zakopanem z zawodnikami i później wyjechaliśmy do RFN-u na turniej. No też tam, jak byli tacy ludzie, którzy mieli swoje spojrzenie, mówią, że tam graliśmy z kelnerami, że to turniej olimpijski to nie jest żaden wykładnik piłki, tylko trzeba popatrzeć, z kim myśmy grali tam. No pomimo tego, że tam była kilka drużyn takich jak Kolumbia, czy jakieś tam afrykańskie, no można powiedzieć słabe drużyny. No niemniej jednak zawsze mieliśmy kłopoty z NRD w tym okresie czasu. Tam wygraliśmy 2-1 w grupie z NRD. Zremisowaliśmy jeden mecz z Danią, bardzo trudny mecz dla nas, ale wygraliśmy ze Związkiem Radzieckim 2-1. Który miał bardzo dobry zespół tam i wygraliśmy w finale z Węgrami, gdzie zawsze mówiliśmy, że nam z Węgrami to my nigdy nie wygrają, a Związek Radziecki nam nie leży, a NRD jest trudną drużyną. Pewne trzeba było po drodze, jak to się mówi, obalić pewne mity, które krążyły zawsze przed tego typu meczami. Ci nam nie leżą, a z tymi nie wygramy, a tamci znowu coś innego. Takie były różnego rodzaju powiedzenia. Pomysł stworzenia banku. Kto to wymyślił? Wie pan, na ten temat to ja może miałem trochę odmienne zdanie. Zaczyna się tego, że bank informacji to on zawsze był, tylko się tak nie nazywał. Bo na przykład ja, a wtedy ze mną współpracował Gmoch i Strzelał, myśmy na przykład pojechali przed meczem, ja już mówię o mistrzostwach świata, do Anglii,
obserwowaliśmy i wtedy to wszystko tak to wyglądało, nie, bo nie było wtedy żadnych kaset, nie było żadnych film, tylko żeby coś o przeciwniku się dowiedzieć, to trzeba było jechać na ich mecz towarzyski, podglądać, co oni grają i robić sobie notatki. I wtedy ten bank informacji to polegał, wie pan, na robieniu notatek po prostu. Później taką nazwę to wymyślił Gmoch. Bank informacji. Później to zaczęliśmy jeździć już z operatorem i kręciliśmy filmy, wie pan. Nie wszędzie się zgadzali na to, bo to zależało od gospodarza. Ale dopuszczali do tego. To była pewna informacja już, bo mieliśmy film z tego meczu. Można było pokazać zawodnikom, jak przeciwnicy grają, jak oni się zachowują, że później to już były i kasety można było dostać, ale też w późniejszym czasie. I stąd ten bank, bo to się odkładało i to były pewne dowody o tym naoczne, że się wyrażę, nie tylko słowne, że mówiło się z obserwacji, że przeciwnik tak i tak gra, to są jego silne strony, tu ma mankamenty, czy ma słabsze jakieś strony, tylko na podstawie filmu, czy zapisu, czy kasety można było zawodnikom to pokazać, ale to było później. I tak powstała bank informacji. Tylko mówiono, że my wygrywamy dlatego, że mamy bank informacji, a ja powiedziałem, bank informacji, my cały czas mamy bank informacji i czego nie wygrywamy? Bo nie mamy zespołu, że naprzód musi być zespół. Nie decyduje bank informacji, tylko decydują zawodnicy, którzy potrafią coś grać, którzy potrafią stworzyć sytuację, którzy potrafią strzelić bramkę. To decyduje zespół, a nie bank informacji. Bank informacji to jest to, że zawodnicy nie idą w ciemno do gry, bo kiedyś to tak wyglądało przed bankiem informacji, że trener ustawiał zespół tak. Nie wiedział, jak gra przeciwnik. To mówił, pierwsze 15-20 minut musimy się zorientować, co oni grają. A my, mając czy film, czy obserwacje, to ja przynajmniej mówiłem, pierwsze 20 minut, dokąd zespół jest świeży, dokąd ma szybkość, gramy na bramkę. Musimy strzelić pierwszą bramkę, bo później będziemy mieli co bronić nawet. Odwrotnie sytuacja, wie pan. I dlatego te pojęcia czasami mylono, że bank informacji, ja zawsze mówię, że bank informacji jest potrzebny, że bank informacji daje zawodnikom to, że wiedzą, z kim grają, jak ten przeciwnik gra, że nie wychodzą na mecz i nie wiedzą, jak mają grać, tylko wiedzą, wychodzą z pewną myślą, z pewnym zadaniem od razu, od początku. A lato? Lato, wie pan, na prawym skrzydle to mi grał i Marski, Lato, i Kmiecik nawet, i Banaś, w pewnym okresie Banaś, z Anglią w Chorzowie grał Banaś, któremu tam przypisują, że bramkę strzelił, bo gdzieś nogę dołożył tego, ale i wiesz, w pewnym okresie Banaś bardzo dobrze wychodził, bo to był zawodnik posiadający pewne umiejętności driblingu, technicznie bardzo dobry, niebezpieczny. Później jakoś nie złapał formy, wie pan. Na przykład Banaś, dlaczego Banaś nie pojechał na olimpiady? Bo jak wiadomo, wtedy była afera, że Banaś i tam jeszcze jeden zawodników po prostu wyjechali do Niemiec bez zgody. Tam zostali zawodowcami, bo brali pieniądze. I ja się bałem, że jak ja wezmę Banasia na olimpiadę, to może być afera, że on jako zawodowiec gra, proszę pana, w turnieju olimpijskim i mogą nam punkty odebrać. I dlatego z niego zrezygnowałem, tylko dlatego. I szukałem na jego miejsce w tym okresie czasu. Próbowałem zawodników jakoś, nie każdy tak wypadał, jakbym ja sobie życzył, jakbym ja widział. I to były zawsze kłopoty. Były takie kłopoty, na przykład dam panu fakt. Strzela bramkę w tym słynnym meczu na Wembley do Marski,
bo grał wtedy na środku, bo ja szukałem, bo Lobański nie grał, złapał tą kontuzję, szukałem śrubetką napastnika. Ale na Mistrzostwach Świata się zdecydowałem na Szarmacha. Daję tylko przykład, ja zawsze szukałem coś lepszego i to lepsze. To jest tak samo, jak proszę pana, grał w Warszawie z Anglią, proszę pana, na sztoperze, to grał Bulzacki, a ja wziąłem Żmudę jednak. Jak złapał Szymanowski, proszę pana, kontuzji nie mógł grać, to wziąłem takiego zawodnika z Mielca, prawego obrońcy. Proszę? Rzeźnego. Wszyscy mówią, skąd się wziął? No wziął się. I grał bardzo dobrze, Rzeźny. Ale później to grał jednak Szymanowski, wie pan. No to były takie momenty, że ktoś złapał kontuzję, że ktoś... Szukałem zawsze coś lepszego. I nigdy nie bałem się, wie pan, zmienić. Bo na tym cała rzecz polega. Jak trener ma jakieś obawy, czy się boi, wie pan, to jest bardzo niedobrze. To wtedy błądzi. No wtedy zostaje przy tym, co jest, przy tym zło, co jest. Obawy przed Mistrzostwami Świata i później w trakcie? Obawy to wie pan. Najważniejszy był... My w grupie to mieliśmy przecież Włochów i Argentyny. Z ostatnich Mistrzostw Świata. Argentyna była w 1958 roku mistrzem świata. Nie pamiętam, który, ale na drugim wtedy to była Holandia. To znaczy w tym sensie, czy pan się obawiał, że nie wyjdziemy z grupy? To był mistrz świata. Włosi też byli z poprzedniej mistrzostw świata. Proszę pana, zdaje się wicemistrzem. A my i Haiti, to wie pan, to byliśmy, jak to się mówi, poddani na pożarcie. No, to były utytułowane zespoły dwa. I dlatego też zresztą z wypowiedzi nawet, wie pan, z opinii publicznej, z doniesień prasowych, to nikt nam nie dawał szansy. Zresztą było to normalne, no bo to były dwa zespoły czołówki światowej, a my to, wie pan, po raz pierwszy, jak to się mówi, znaleźliśmy się w tych 16 najlepszych drużynach, no wylosowaliśmy taką grupę i koniec. Także dla nas to było, wie pan, a może gdzieś w marzeniach to myślał, żeby wyjść z grupy. Tylko jak wyjść z grupy? Wyjść z grupy to znaczy trzeba było wygrać z Argentyną albo z Włochami. A czy nie obawiał się pan, że jak już piłkarze wyjdą z grupy, to spoczną na laurach? O tyle, że bo właściwie wyjście z grupy to było dla zespołu, że oni zrobili swoje. I to mogło gdzieś, wie pan, może tam gdzieś zanadrzu w myślach zawodników, mogły nawet takie myśli dochodzić do nich, że no i właściwie to zrobiliśmy swoje, możemy jechać do domu. No nie, ja zawsze podkreślałem i mówiłem, że należy to, teraz się dopiero zaczynają rozgrywki, bo wpadamy do drugiej grupy. Znowu grupa była mocna, bo to była Jugosławia, to była Szwecja, no i RFN. I tu trzeba było, wie pan, w psychice zawodników przede wszystkim przełamać pewne takie mity, które krążyły, bo to były już zespoły na najwyższym światowym poziomie, które odnosiły w rozgrywkach tego typu sukcesy, każda z tych drużyn. A my jako nowicjusz, wie pan, to tak normalnie bywa. No byliśmy bez szans. Zakończyły się Mistrzostwa Świata. Po Mistrzostwach Świata, no było, jak to się mówi, nie było żadnej przerwy, a były nowe zadania. No, były eliminacje do Mistrzostw Europy. I byliśmy w grupie z Holandią, z Włochami, z Finlandią i Polska. No i znowu tutaj
wiadomo było, że i Włosi będą pałali rewanżem za Mistrzostwa Świata. Holandia to miała swoją markę. A my już, jak to się mówi, doświadczeni w tych różnego typu rozgrywkach i z różnymi zespołami. I no, znaliśmy już swoją wartość, że coś potrafimy. I dlatego przystąpiliśmy już nie z taką obawą, że co to będzie, jak nie wygramy, tylko no, byliśmy pewni, że coś potrafimy. No i te rozgrywki tak się potoczyły, że myśmy się nie zakwalifikowali ostatecznie do tej czołówki, do finału Mistrzostw Europy, bo w tej grupie przegraliśmy jedną bramką z Holandią. Zakwalifikowała się dalej, pierwsze miejsce miała Holandia przy równej ilości punktów i mówi, jedną bramką przegraliśmy, to znaczy, że byliśmy bardzo blisko. Z drugiej strony, tak naprawdę czy nie zadecydowały dwa remisy z Włochami? No, dwa remisy, bo w Rzymie było 0-0 i później tu ostatni mecz, pamiętam, na stadionie dziesięciolecia, 0-0 przy naszej przewadze. Przy sytuacjach, my strzeliliśmy bramkę, no trochę miałem wtedy pretensje do sędziego, bo tam i były faule w polu karnym, nie gwizdał. No, mecz się zakończył remisem. Ja mówię, brakowała nam jedna bramka w ostatecznym rozrachunku tych rozgrywek. A byliśmy po raz pierwszy, bo do tej pory jakoś nasza drużyna zawsze coś jej brakuje, no nie może się zakwalifikować. A myśmy byli, ja mówię, o krok od tej kwalifikacji w Mistrzostwach Europy. Zwłaszcza ten pierwszy mecz pozostawiał pewien niedosyt, bo to był brzydki, defensywny mecz. Tam jak pojechaliśmy do Włoch, to można by powiedzieć, że to był rewanż za Mistrzostwa Świata. Bo jakby wtedy Włosi przez nas zostali wyeliminowani, bo przegrali z nami 2-1 i to Argentyna poszła dalej w rozgrywkach. I to miał być taki, niektóre dzienniki włoskie pisali, i no ta publiczność włoska była za tym, żeby wreszcie drużyna Włoch się zrewanżowała nam. No nie był to ładny mecz, ale można powiedzieć, no, remis odpowiadał temu, co się działo na boisku. Ale trzeba to wziąć pod uwagę, że graliśmy na obcym boisku, graliśmy w Rzymie, na terenie włoskim. I to 0-0 trzeba było przyjąć za taki wynik, no przyzwoity. To był pierwszy mecz w tych rozgrywkach. Nie wiadomo było, jak to się dalej potoczy. Wróćmy jeszcze do meczu wygranego z Holandią, 4-1. Jaką pan taktykę opracowywał? Bo to był przecież najbardziej prestiżowy mecz. Holandia to była wicemistrz wtedy. Przegrali z Erevenem 2-1 w finale. My zajęliśmy trzecie miejsce. No, była czołówka wtedy mistrza świata. I po prostu normalnie wyszliśmy na stadion. No, Holandia przyjechała wtedy w pełnym składzie z Cruyffem na czele. Ja sam nie przypuszczałem, bo to był wynik 4-1, a mogło, jak mówię, być więcej sytuacji, że nam tak lekko pójdzie, że nam tak... I później się nawet zastanawiano, czy nie ma w sobie coś specyficznego ten Stadion Śląski, że ten klimat tam, ta atmosfera, Że przecież to leży w takiej nietce, że tam dookoła huty są różne, że może to powietrze jakieś cięższe. No to zawsze są różne domysły z tego. No gdzieś może prawda leżała po środku, że wszystko w sumie tam po części miało wpływ na to. Myśmy od pierwszego momentu byli stroną atakującą. Graliśmy ofensywnie. I graliśmy szczególnie bardzo swobodnie.
bez jakiejś tremy, czy to, no, i zespół już znał wtedy swoją wartość, zespół, bo jak moje był już zaprawiony w bojach tych w mistrzostwach świata i no, wiedzieli, że oni potrafią grać w piłkę, wiedzieli, że oni potrafią wygrywać i tutaj jakoś, nie wiem, no, jak wystąpił taki, jakbym to nazwał, dziwny duch zespołu, wyszli w każdym razie, żeby wygrać, a cała taktyka to była ustawiona bardzo prosta. Żeby wygrać, zwyciężać, to trzeba strzelić bramki. Byliśmy stroną atakującą, zresztą myśmy mieli styl taki, który preferowaliśmy w tym zespole. Styl bardzo ofensywny. Zresztą to było już na Mistrzostwach Świata zauważone przez ekspertów i fachowców no, innych państw. Zresztą tak pisała prasa niemiecka zresztą. Zresztą w książkach, które zaraz po mistrzostwach zostały wydane, miałem możliwość to w języku niemieckim oczywiście czytać to, że myśmy, jak to mówią, wnieśli coś nowego do piłki nożnej. Tak pisały książki niemieckie czy prasa. Co to było coś nowego? No styl ofensywny przede wszystkim. Myśmy byli zawsze stroną atakującą. I w jednym wypadku to było lepiej, może w drugim troszeczkę gorzej, ale zawsze byliśmy stroną atakującą. A szczególnie w tym dniu i w tym meczu z Holandią to było widoczne. Ja uważam, że to był chyba jeden z najlepszych meczów tej reprezentacji. Oni byli momentami bezradni. Nasze akcje ataku były tak płynne, takie stwarzały sytuacje, że no, to się wydawało tak, no, jak się rozpoczynała nasza akcja gdzieś w środku boiska, czy przed naszą bramką, jeśli myśmy tą akcję kontynuowali w środku, czy pod bramką przeciwnika, to zawsze ona była zakończona strzałem, no było zakończenie i zawsze była jakaś stworzona sytuacja, że to groziło bramką. Zależało tylko od tego strzału, czy on był bardziej precyzyjny, czy on był dokładniejszy, czy on był mocniejszy. No. Oni mieli świetnych napastników, świetną drugą linię. Musiał ich pan jakoś sparaliżować. Założenia taktyczne to były, one były bardzo proste, wie pan, że ja tu nic nowego nie wymyśliłem, tylko preferowaliśmy to, co nam zawsze dawało sukces. To znaczy postawiliśmy na atak. Atak się rozpoczyna u nas w momencie piłki, jak miał bramkarz nasz, Tomaszewski, on wprowadzał piłkę, przypomnijmy, do obrońcy. Obrońca już to nie wykopywał piłki do przodu, tylko zszedł z tą piłką, jak został zaatakowany przez przeciwnika, to przekazywał ją następczy pomocnikowi, czy skrzydłowemu. Także raczej była to wybitnie gra zespołowa, ale to można sobie tak powiedzieć, gra zespołowa. To były udane, przemyślane akcje, udane, postawione przede wszystkim na grę ofensywną od samego początku. I tu to nie było jakiejś specyfiki, jakieś wymyślenie, coś nowego. Było to, co nam wychodziło na Mistrzostwach Świata, ale jeszcze bardziej udoskonalone to było przez zawodników. No, oni grali i pewni, no tak jakby przymknięciu oka nawet. Nie patrzą, jak to się mówi, w ciemno grali. Wiedzieli z góry, gdzie tą piłkę posadzić, wiedzieli, gdzie ma być partner. No, była to duża sprawa, że to można sobie mówić, że gramy ofensywnie, że tego, tamto, tylko teraz wykonanie tego. Że wykonanie było no, perfekcyjne, można powiedzieć. Wszyscy znali, wiedzieli, na czym to polega i ta gra nam się układała. I przeciwnik był jakby, ja wiem, no, bezradny w pewnych momentach. No, no, przechodziliśmy tą linię środkową, czy nawet obrońcę, tak jak to się mówi, bardzo swobodnie. I tutaj... No, taktyka to była prosta. No, gramy ofensywnie, gramy na bramkę. No, mamy stwarzać sytuacje, a te sytuacje nasze, które mieliśmy, to one były płynne, bo jak się rozpoczynały, przede wszystkim zawsze przeważnie po
stracie piłki przez przeciwnika, czy przez bramkarz, który wprowadzał, to już od niego się rozpoczynały akcje. I jeżeli my z tą akcją przeszliśmy przez całe boisko, bo tak można powiedzieć, spod własnej bramki, przez środek boiska i doszliśmy teraz pod bramkę przeciwnika, jak to często bywa w meczach, że gramy bardzo dobrze, ale do 16 metrów i tam się kończy. Tam strata piłki, to tym, tutaj się nie kończyło. Tu się stwarzała sytuacja, która była zakończona strzałem. I było to no, z taką swobodą, jak w tym meczu grali nasi zawodnicy, to ja ich nigdy nie widziałem. Nie widziałem, a przecież Holandia no, reprezentowała dobry zespół. I teraz jak porównam ten mecz później do tego meczu tam w Holandii, to nie ma żadnego porównania. No, nasi zawodnicy nie grali, byli tam, ja mówię, coś się z nimi stało. I do tej pory dla mnie to jest zagadka. Był taki jeden mecz, do którego ja dzisiaj nie wiem, co to się stało. Myśmy z Holandią przecież u siebie wygrali 4-1. Wtedy to była wielka sensacja, bo to wicemistrz świata wtedy w Argentynie. I myśmy wygrali 4-1, a wynik mógł być wyższy. I później w rewanżu w Holandii no przegraliśmy 3-0. A tydzień przedtem wiem, że graliśmy taki mecz sparingowy z kim to był? Z Węgrami, zdaje się. Graliśmy w Łodzi i był dobry wynik. Wygraliśmy wtedy, zdaje się, 2-0 czy 2-1. I zespół zupełnie dobrze grał. I w ciągu tygodnia ja nie poznałem, co się stało z zespołem w tym meczu z Holandią. No, jak byliśmy tak troszeczkę powiązani. Nawet dochodziliśmy do tego, tam były różne podpowiedzi, że czy nam czasami coś Holendrzy nie dosypali do jedzenia. No, trudno było to sprawdzić. Lekarz miał pretensje, że no, mówi, coś tu musiało być. Bo ja nie poznawałem zespół, który w ciągu tygodnia tak się zmienił. Drugie podejrzenie to było to, że za wcześnie przyjechaliśmy do tej Holandii. Mecz był w środę, a myśmy już byli w niedzielę w Holandii. Że tam jest ta depresja, że Holandia leży poniżej morza, że to mogło mieć wpływ na... Bo zawodnicy byli jacyś tacy, ja mówię, jakby powiązani. No, nie mieli tej świeżości, nie mieli tej dynamiki, nie mieli tej agresywności po prostu w grze. Byli tacy senni. Coś nie był to ten zespół normalny. I stąd były z naszej strony różnego... Znaczy zastanawialiśmy się, co to się mogło stać. Czy to jedzenie, może nam coś dosypali, bo to był taki mecz... No, po tej porażce Holandii u nas 4-1, no, chcieli się zrewanżować. Czy tam jakiś kibiec może był tego zespołu w Holandii, kucharz, który tam, gdzie jedliśmy, może nam coś dosypał. No ja mówię, różne wtedy były domysły z tego. I ja do dzisiaj nie wiem, ile razy się zastanawiałem nad tym, co było przyczyną, że w ciągu tygodnia, a przyjechaliśmy przecież 4 dni przed meczem do Holandii, że nagle ten zespół no, nie był normalnym zespołem.